Muszę wam powiedzieć fajną rzecz. Witam was serdecznie. Kolejny odcinek wideobloga. I jestem na rowerze. Naszły mnie takie myśli. Po latach od startu mojego biznesu, od tego jak zacząłem wydawać pierwsze produkty na Amazonie, jak przede wszystkim może od tego czasu, gdy w mojej głowie zaczęło się zmieniać przekonanie na temat tego, co mogę. Jak przeczytałem pierwsze książki, jak czytałem pierwszą taką książkę rozwojową Sekret Milionera, potem była biografia Arnolda Schwarzeneggera i wiele takich fajnych książek, o których mówię na blogu. I stoję sobie dzisiaj, jest rok 2019, jakoś w 2012 roku zacząłem czytać książki, rozwijać się. Pamiętam, że nie miałem pracy, nie miałem nic. Byłem w dużym dołku i dzisiaj do mnie doszło, gdy jechałem sobie na rowerze, ten listopadowy dzień, że kurczę, udało się. Udało się stworzyć swój biznes, który dał mi wolność. Oczywiście pracuję dużo, nie o to chodzi, że jestem na emeryturze, ale jestem wolny, mogę iść na rower, stać mnie na wakacje, nie myślę o tym, na co wydam pieniądze. Nie muszę iść do pracy na etacie w restauracji, w której pracowałem przez 5,5 roku, którą lubiłem, ale nienawidziłem zarazem. Okazało się, że udało się. I chciałbym nawiązać do książki Tonego Robbinsa, którą czytam, nie mogę przed nią przebrnąć, bo jest taka gruba, którą czytałem wczoraj przed snem. I tam był rozdział o tym, że przyjemność i na temat przyjemności i bólu. Czy potrafisz sobie odmówić przyjemności tu i teraz i doznać troszeczkę bólu, tak żeby po latach mieć z tego benefity, czy może jesteś osobą, która jest leniwa i troszkę się rozkojarzyłem, bo pan się na rowerze wywrócił, ale chyba wszystko ok. Dobra, kontynuujemy. Czy jesteś osobą, która tu i teraz je dziadowskie jedzenie, ogląda telewizję i nie planuje przyszłości? Jeżeli sobie dzisiaj odmówisz troszeczkę przyjemności i będziesz pracować na tym, co jest ważne, nad swoim nastawieniem, może nad swoją pracą, nad swoim biznesem, to zobaczysz, że jak tą przyjemność odroczysz, oczywiście nie mówię, żeby być ascetą, ale jak tą przyjemność odroczysz i będziesz myśleć długoterminowo, zaplanujesz sobie swoje cele, to po latach dużo się wydarzy. Dobrego, tak? I to pod kątem biznesu, pracy, pieniędzy. Nie musisz wcale ciężko pracować przez całe życie, chociaż ciężka praca daje nam dużo satysfakcji i myślę, że warto, ale możesz pracować mądrze i możesz naprawdę wiele zmienić. I właśnie teraz do mnie tak doszło, że mi się udało tak wiele zmienić i chciałbym, żeby ten blog was inspirował, tak? Żeby nie było tylko tak, że oglądacie te materiały, żeby kupić jakiś kurs odnośnie Amazona, ale chciałbym, żeby przede wszystkim ten blog dał wam do myślenia, że możecie w dowolnym aspekcie swojego życia zmienić naprawdę wszystko i to się da. To wymaga lat, ale da się i chcę być takim małym przykładem, który gdzieś tam was czasem w trudnej chwili poklepie po ramieniu, tak, i da wam siłę do tego, że można więcej zdziałać. Pozdrowienia z pięknego Krakowa. Jest listopad, piękna pogoda i jestem na rowerze, także korzystam z tego czwartkowego popołudnia. Pozdrawiam, zapraszam do innych filmów, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i do zobaczenia. Na razie, cześć.